Witam w recenzji myszy i klawiatury bezprzewodowej firmy Logitech, model MK250. Zapraszam. Knockout TV. Cenowe uderzenie. Zasięg działania tego zestawu bezprzewodowego to 10 metrów, a żywotność baterii w myszce wynosi 6 miesięcy, w klawiaturze 15 miesięcy. Sama myszka wyposażona jest na spodzie w przycisk włączania i wyłączania oraz od producenta otrzymujemy od razu baterię, która znajduje się we wnętrzu myszki i możemy zacząć od razu pracę. Jeżeli chodzi o samą klawiaturę, to jej rozmiary są bardzo niewielkie. Z pewnością zmieści się na większości stołów czy biurek. Wygodnie pisze się na tej klawiaturze, sprawdzałem to wcześniej. Na spodzie klawiatury znajdują się dwie stopki, które regulują nam poziom nachylenia tej klawiatury względem podstawy, względem stołu czy biurka. Są także nakładki antypoślizgowe w 5 miejscach. Znajduje się też przycisk włączania i wyłączania klawiatury i miejsce na dwie baterie, dwie małe baterie, które otrzymujemy już od producenta. Co do jakości materiałów, z których wykonany jest ten zestaw, do klawiatury nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. Oprócz tego, że pisze się na niej bardzo wygodnie, te klawisze są przyjemne do dotyku i to zagłębienie powoduje, że łatwo się na niej pracuje. O tyle plastik, z którego wykonana jest myszka, wydaje mi się bardzo delikatny i w momencie, gdy często będziemy wykonywać te funkcje, czyli otwierać pokrywę, mogą nam łatwo się wyłamać te plastikowe elementy, które w tym miejscu się znajdują. Także uwaga i proszę o ostrożność. Podsumowując, cena tego zestawu w sklepach waha się od około 90 zł do 100-120. Za tę cenę jest to całkiem pozytywny i przyzwoity zestaw. Polecam, szczególnie osobom, które mają dużo kabli ze swoim komputerem, często im się plączą, jest to dla nich frustrujące. Ten zestaw rozwiąże Wasze problemy, także zachęcam do zakupu. A jeżeli zastanawiacie się nad zakupem takiego bądź też innego zestawu, serdecznie zapraszam Was na stronę www.knockout.pl, gdzie możecie szukać różnych ofert, znajdować najlepsze dla siebie i dogodne ceny.